to przede wszystkim harcerz, ale także i żołnierz podziemia w okresie okupacji niemieckiej. Patriota, wybitna postać, która nie bała się walczyć o swoje przekonania. To jest przykład bardzo bohaterskiego człowieka, który oddał bardzo dużą część swojego życia konspiracji, walce o niepodległość. Człowieka, który był wierny ideom harcerstwa. 7 stycznia komuniści zamordowali Jana Rodowicza Anodę, legendarnego żołnierza batalionu Zośka. Harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, odznaczony za bohaterską akcję pod Arsenałem, walczył w Powstaniu Warszawskim, 4-krotnie ranny w czasie II wojny światowej. To jest młody chłopak, którego właśnie w ten sposób przedstawiano, często w prasie konspiracyjnej. Człowiek, który właściwie większość swojego życia związał z harcerstwem. Jako osoba urodzona i wychowana w II RP, uważał za swój obowiązek przynależność do organizacji, która ten etos patriotyzmu również, tak jak on, powielała. W okresie międzywojennym bardzo aktywnie działał. Do 1939 roku uczył się, wychowywał w naszej stolicy. Tutaj w Warszawie kończył szkoły, tutaj uczestniczył w tajnych kompletach. Przeszedł kampanię polską 1939 roku i od razu wtopił się w szare szeregi. Od właściwie początku istnienia konspiracyjnego harcerstwa bardzo aktywnie działał. Do jednej z bardziej znanych akcji, w których uczestniczył, była akcja z 26 marca 1943 roku, czyli słynne odbicie pod Arsenałem z rąk Gestapo Janka Rudego Bytnara. Jan Rodowicz w tejże akcji dowodził tak zwaną sekcją butelki. Uzbrojony w jedną broń i dwie butelki, na tyle zasłynął, że otrzymał za tą akcję Krzyż Waleczny. Kiedy nastał moment kluczowy dla działalności Polskiego Państwa Podziemnego, on również stanął do boju jako powstaniec warszawski. Walczył w batalionie Zośka, za co został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari piątej klasy, czyli to było piękna karta, piękne bohaterstwo. Brał udział w licznych akcjach, m.in. na Woli, Starym Mieście. W Powstaniu Warszawskim został bardzo ciężko ranny. Kiedy wydawało się, że będzie mógł w miarę spokojnie prowadzić życie normalne już w Polsce powojennej, okazało się, że to jest niemożliwe, choć podjął studia na Politechnice Warszawskiej na architekturze. Po 1945 roku kontaktował się z kolegami z batalionu Zośka, prosił o materiały historyczne, o wspomnienia. Nasz bohater angażuje się wraz z kolegami w celu ekshumowania ciał poległych towarzyszy. Razem tworzą w Warszawie pierwszą kwaterę poległych z Armii Krajowej. To z powodu tego, że zajmował się historią własnego oddziału harcerskiego, został właśnie w Wigilię 1949 roku aresztowany. Wyprowadzanemu z mieszkania Anodzie matka zdążyła jeszcze podać opłatek wigilijny. Samo aresztowanie nastąpiło na polecenie jednej z najbardziej ohydnych postaci czasów stalinowskich, Julii Brystygier, zwanej potocznie Krwawą Luną. Przez kilka dni trwa bardzo brutalne śledztwo, które prawdopodobnie kończy się śmiercią naszego bohatera. Nie wiemy, wyrzucony czy wyskoczył z okna czwartego piętra Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie był przesłuchiwany. Nie ma żadnych wątpliwości, że do śmierci doprowadziły zbrodnicze działania aparatu komunistycznego. Rodziców o śmierci Anody powiadomiono dopiero 1 marca. Ubecy próbowali wmówić rodzinie, że popełnił samobójstwo. Komunistyczny aparat represji skutecznie usuwał dokumenty związane ze śmiercią Anody. Utrudniano też rzetelne zbadanie tej sprawy.